Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie porozmawiać o książkach. I dzisiaj tak samo będzie jak zawsze. Najpierw, proszę Państwa, chciałem powiedzieć jakieś taką garść refleksji ogólnych tutaj się rzucić i się z Państwem podzielić tymi refleksjami, żeby nie powiedzieć tą garścią. Tymi refleksjami dotyczącymi sposobu dystrybucji książek. Proszę Państwa, tak to już pisałem, dotarło do mnie, że nie ma handlu hurtowego książką. Dlatego, że z jednej strony bierze się to stąd, że nastąpiła specjalizacja, to znaczy mnóstwo jest małych wydawców, którzy sprzedają coś we własnym zakresie. Księgarnie stacjonarne tak naprawdę nie istnieją. Zwijają się sieci. To, co zostaje na rynku, to wydawcy i hurtownicy, którzy po prostu zrobili to, co było naturalną rzeczą z chwilą, kiedy zniknęli ich kontrahenci w postaci księgarni małych w terenie, tak, do których wysyłali przez lata całe książki, zaczęli sprzedawać książki w detalu. Czy to jest dobre? No, gdyby zmniejszyli, gdyby stosowali rabaty, tak jak jakieś stosują detaliści, tak? Ja sprzedaję detalistom, tak? Tutaj jest jeden z detalistów. To te rabaty byłyby do zniesienia, natomiast hurtownicy sprzedają książki w detalu, natomiast narzucają rabaty hurtowe, czyli powyżej 50%. To nie jest fajne i powoduje natychmiastową reakcję taką, że autorzy i wydawcy podnoszą ceny detaliczne swoich produktów. Nie wiem, co na to klienci, prawdopodobnie nie są zadowoleni, no ale to jest tak, że hurtownia nie może zabierać wydawcy i autorowi 60% ceny egzemplarza, a potem płacić mu za te zabrane egzemplarze po pół roku, dlatego że autor po prostu umrze z głodu. Więc autorzy, którzy nie są powiązani z propagandą w żaden sposób, no bronią się tak, jak potrafią autorzy i wydawcy, czyli podnoszą ceny. Natomiast ci autorzy, którzy zajmują się na rynku treści dystrybuowaniem propagandy i produkowaniem formatów mających kształtować umysły, tak, no mają wszystkie preferencyjne warunki. Oni nie żyją z książek, to jest dość oczywiste, dość oczywista konstatacja. Oni żyją z dystrybuowania tej właśnie treści, którą gdzieś tam w nagraniach na Wirtualnej Polsce, na YouTubie czy innych popularnych portalach i miejscach lansują. Za to mają coś tam płacone. Natomiast obrót tą książką jest sprawą drugorzędną. I w związku z tym książka przestaje być towarem, staje się pretekstem. Mamy z jednej strony walczących o życie autorów, a z drugiej strony bandę cwaniaków ustawionych przez rozmaite ciemne siły, która lansuje siebie pod pretekstem, że pisze książki. Więc ja już nie będę wymieniał nazwisk, bo naprawdę szkoda tym ludziom robić reklamę. Dziwi mnie tylko jedno, że ktokolwiek w to wierzy, tak? Że ludzie są tak mało zainteresowani treścią i okolicznościami, że nie są w stanie w ogóle podjąć wysiłku, który by ich do tych wniosków, które tutaj streściłem, doprowadził. A one są naprawdę blisko, to jest proste. Proszę Państwa, żyjemy w pewnej fikcji, która została stworzona przez socjalistów dawno temu. To znaczy takiej fikcji, że książka jest potrzebna człowiekowi, który przedwczoraj nauczył się czytać. Książka w życiu pomaga, z książki płynie odwaga. A nie dość, to jeszcze ta książka musi być tania koniecznie. Ja ciągle słyszę kogoś, kto mówi, wiesz, ale musisz wydawać tanie książki, żeby one były dostępne wszystkim. To są idiotyzmy. Książka nie może być tania. Książka była zawsze produktem luksusowym. Jeżeli ktoś opowiada o tym, że książki powinny trafić pod strzechy, to zwariował. A już jak zaczynam mówić o kaganku oświaty, to ja już to napisałem, ale jeszcze przypomnę, proszę Państwa, kaganek pod strzechą to jest wyłącznie pożar, nic więcej. To oznacza po prostu, że wszystko się spali. Więc kaganka nie niesiemy pod strzechę, bo będzie nieszczęście. Kaganka oświaty też nie, bo będzie nieszczęście i dobrze wiemy, jakiego rodzaju nieszczęście. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce czytać, to będzie czytał. Po prostu. Im trudniej przyjdzie mu dokopanie się do książek, do ważnych treści, tym dla niego lepiej.
tym dla niego lepiej. To tak jak nie lubię porównań sportowych, bo one są przeważnie nieadekwatne, ale to tak jak z osiąganiem mistrzostwa sportowego. Proszę Państwa, nic nie przychodzi łatwo. Jak ktoś nie wie, niech spyta Walsera. Nic nie przychodzi łatwo, a tak zwany oszałamiający sukces jest zwykle efektem 20-letniej ciężkiej bardzo, bardzo charówki. Więc jeżeli ktoś chce czytać, to do książki trafi. Jeżeli ktoś nie chce czytać, to choćby mu tę książkę położyć przed nosem, niczego to nie zmieni, bo on postawi na tym zupę, talerz z kapuśniakiem i tak się to skończy. No więc wszelkiego rodzaju popularyzacje, sprzedawanie po taniości, jakieś próby kokieterii czytelników są absurdalne. Absurdalne. No i podszyte tą hipokryzją, która jest stale obecna na rynku książki, bo książka, jak to kiedyś powiedziałem, proszę Państwa, jest medium intymnym, podobnie jak radio. Trafia do serca, więc jeżeli mamy produkt i autora, który jeszcze mądrze mówi, albo udaje, że mądrze mówi, a do tego jeszcze ma odpowiednio modulowany głos, czego ja na przykład nie mam, no to po prostu trudno, żeby ta jego książka nie została zauważona, tak? Szczególnie, że jeżeli sam autor i jego produkty są tłoczone przez wszystkie możliwe media, radio, telewizję, internet i co tam jeszcze, i prasę papierową, wszędzie, gdzie się tylko da. Moim zdaniem zwycięstwo będzie nasze, to znaczy ludzie, którzy stworzyli sytuację na rynku taką, jaką mamy, to znaczy taką, że Empik w domach centrum nie istnieje. Proszę Państwa, naprawdę mieć taką pozycję i tak ją zmarnować, to jest coś niewyobrażalnego. Ja pracowałem kiedyś w jednym wydawnictwie, sprzedawałem książki, byłem przedstawicielem handlowym, najgorszym chyba w ogóle. Generalnie zawsze byłem czymś najgorszym. Najgorszym studentem, najgorszym przedstawicielem handlowym i w ogóle nic nie rozumiałem. A już sposoby sprzedawania tych książek, jakie próbowano tam wdrażać w życie, były dla mnie po prostu kuriozalne. I tam panowała taka moda i wiara w to, że książka jest takim samym towarem jak ser i cegła. Albo coś tam. No nie jest. Jest drastycznie różnym towarem. To się tak może wydawać ludziom, którzy sprzedają hurtowo. Hurtowy handel książką nie istnieje, co zostało powiedziane już na wstępie. Został zamordowany przez tych właśnie ludzi. Więc trudno teraz, żeby te zasady, których oni wyznają, czy tam wyznawali kiedyś, działały w praktyce. One po prostu nie działają. Więc i nigdy prawdopodobnie nie działały. Natomiast ci ludzie karmili się złudzeniami, tak, że jest duża ilość produktów, które należy gdzieś tam rozmieścić. Proszę Państwa, ja uważam te okoliczności, które mamy, za szczęśliwe, dlatego że no, ja jestem detalistą. Lubię opowiadać o produkcie, zważyć sobie ten produkt w ręce, tak, w dłoni, popatrzeć na niego. No i jak Państwo wiecie, wydaję produkty, które jakoś tam wyglądają. Bardzo łatwo jest mnie naciągnąć na lepszy papier w książce, na przykład pani Joanna, z którą współpracujemy z drukarni, zawsze mówi, że to taki lepszy trochę trzeba dać. Wszyscy dają gorszy, a ja zawsze dam się namówić i ten lepszy i droższy oczywiście rzucę. To jest właśnie, to są cechy charakterystyczne sprzedawców detalicznych, że oni się przywiązują do towaru. I proszę Państwa, książka nie jest takim samym towarem jak cegła i sprzedaż każdego tytułu to jest indywidualna strategia. Trzeba to zrozumieć. To jest bardzo ważna rzecz. Niezrozumienie tej ważnej rzeczy spowodowało, że Empik w domach centrum został zamknięty. Ja pamiętam historię tego Empiku. Pamiętam, jak 20 lat temu ktoś wymyślił, że skoro sprzedaje się poradniki o grillowaniu, to można też same grille sprzedawać. I to będzie świetne. A jak się sprzedaje książki o bitwie pod Połtawą, to może muszkiety też byśmy wprowadzili do oferty i na miejscu zatrudnili instruktora, który będzie prowadził szkolenie ze strzelania z muszkietu w domach centrum. Trochę będzie huku, ale zapach taki inspirujący się roznosi, trochę piekielny wokół takiego strzelca, więc może, a nóż. Proszę Państwa, to jest katastrofa. To jest po prostu zamknięcie Empiku w domach centrum. To jest tak, jakby zabrakło piachu na Saharze.
To jest efekt gospodarki socjalistycznej, niezrozumienia potrzeb, najbardziej intymnych potrzeb, bo książka jest medium intymnym, najbardziej intymnych potrzeb człowieka. Bo to nie jest tak, że książek nie ma, albo że się nie wydaje książek. Proszę Państwa, wydawnictwa akademickie idą w taką stronę, co mnie oczywiście bardzo cieszy, że nie mamy już do czynienia z takimi, jakby to powiedzieć, drewnianymi publikacjami naukowymi, których nikt nie rozumie, łącznie z autorem. Te publikacje są żywe, one są otwarte na czytelnika. Jest mnóstwo rzeczy ciekawych, trudnych, w zasadzie niemożliwych do sprzedania, tak? Które ja na przykład biorę do sklepu. Żywot Artaxerxesa wziąłem i sprzedaję z powodzeniem, tak? Inne rzeczy też z Lublina jeszcze sobie dobiorę, niemożliwe do sprzedania. I to schodzi, tak? I to schodzi, dlatego że trzeba mieć do tego podejście detalisty. Naprawdę. I ja bym chętnie został hurtownikiem książek, ale ludzie, którzy zarżnęli Empik, położyli rynek, unieważnili handel hurtowy. Nie ma tego handlu. Więc naprawdę nie ma się co zastanawiać nad metodami handlu hurtowego, bo po prostu on nie istnieje. W związku z tym, proszę Państwa, musi się zmienić strategia. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to też przegra. Ja się zastanawiam, jaki będzie los hurtowni, jak wydawcy zaczną sprzedawać te książki, albo organizować wokół wydawnictw przestrzeń, tak? Postawią ogródki, książki, zaczną zapraszać autorów. Nie wszyscy wydawcy mieszczą się tak jak ja w byłym przedszkolu, tak? Niektórzy mają do dyspozycji jakiś kawałek placu, jakiś teren, albo coś wynajmą, tak? I ta sprzedaż się ruszy, bo to... musi być zindywidualizowany, to w tym kierunku idzie, dlatego że to, co się dzieje i to miejsce, które jest centrum handlu rzekomo hurtowego książką w Polsce, czy ulica Kolejowa, no nie jest adekwatne do produktu. Wszyscy wiemy, każdy, kto był na Kolejowej Zwrotnicze, wie, jak to wygląda. To tam powinno się sprzedawać właśnie cegły, mięso, na półtusze, ja wiem, co jeszcze, smary, superfosfat pylisty, luzem i w granulacie. No jakieś takie rzeczy, no nawet nie książki. A sprzedaje się tam książki. Okej. Niech tak będzie. Powtarzam, mi to nie przeszkadza. Ja tylko próbuję opisać stan faktyczny, a muszę go opisać i zwerbalizować, żeby, ponieważ to, co mi tam w duszy gra, często sobie gra, ja o tym zapominam i potem robię błędy. Natomiast jak coś zostało powiedziane, to zostało powiedziane, tak? I istnieje, więc też muszę to zwerbalizować, żeby z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje i poprawiać coś w tej mojej strategii sprzedażowej, która raz jest lepsza, raz jest gorsza i zależy tak naprawdę w 1/10 ode mnie, tak? A cała reszta to są żywioły i emocje, nad którymi ja nie panuję. To też jest ciekawe, że różni ludzie próbują zapanować nad emocjami czytelnika i ładują w to nieprzebrane ilości pieniędzy. Tak jest z propagandystami literackimi, z panią Bondą, z panem Twardochem, Mrozem i całą resztą, że ludzie, którzy ich lansują, muszą wydawać dużo pieniędzy na to, żeby utrzymać ich na topie, a będzie gorzej. A będzie gorzej. Nawet jeżeli oni się bardzo będą poświęcać. Twardoch już zapruścił taką brodę rudą, bo dotąd. Po prostu fantastyczny pomysł. Jeszcze trzeba tam złotą nitkę wpleść. Albo dwie. Można jeszcze jakiś wzorek rzucić, jak tu się zrobi taka powierzchnia, na przykład za pomocą takiego spraya i szablonu flagę Izraela na tej brodzie. Proponuję. No więc będzie gorzej, dlatego że koszta utrzymania tego systemu będą coraz większe. To o tym jestem przekonany i albo to się skończy wprowadzeniem twardej cenzury, to znaczy wszyscy poza nimi zostaną zakneblowani, albo oni zostaną zwinięci do wora, a na ich miejsce pojawi się coś sprytniejszego, bardziej uwodzicielskiego i ciekawszego. No zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że cenzura nie zostanie wprowadzona, jeśli nawet, no to jakoś ją obejdziemy, prawda? No to w końcu jest obejść cenzurę, tak? Jakoś ją obejdziemy i będziemy sobie pisać coś tam innego. No w każdym razie póki co rynek książki leży odłogiem, rynek hurtowy nie żyje, nikt nie myśli o jego reanimacji, dlatego że po prostu nie ma komu sprzedawać książek w hurcie, ponieważ sprzedaż jest w sieci. Ktoś powie, a to jest wina internetu, gdyby nie było internetu, to byłyby księgarnie. Księgarze tak myślą. Ja się zastanawiałem nad błędami księgarzy. Mnóstwo księgarni padło. Znałem kilku księgarzy, którymi się rozmawiało tak. Przepraszam,
a co pan nam pieprzysz? Ja mam 30 lat doświadczenia w zawodzie. Już tych ludzi nie ma na rynku. I te 30 lat doświadczenia w zawodzie nic im nie pomogły, dlatego że było to doświadczenie fikcyjne. Było to doświadczenie z rynku, którego już nie ma. Ja dzięki Bogu ciągle jestem. Proszę państwa, niestety jest coś takiego jak no, iskra Boża, talent, wszystko co jest związane z twórczością, czyli chodzi o odruchowe reakcje na pewne bodźce i niespodzianki. Jeżeli ktoś chce być handlowcem, musi być twórczy. To jest, i to musi być twórczy nie tak, że on sobie kupuje jakiś podręcznik ważnego amerykańskiego handlowca i tam czyta, co należy zrobić, a potem to wdraża w życie, bo to jest zawracanie głowy. To jest właśnie nietwórcze. To jest coś, co go zabija, bo to jest coś, co mu narzucają jego szefowie, tak? Którzy pewnie albo niczego w życiu nie sprzedali, albo w ogóle handel ich nie interesuje, a marzą tylko i wyłącznie o karierach etatystów w jakiejś korporacji. Tak? I tyle w ogóle, nic więcej. Tak? Są socjaliści w garniakach, w ogóle z krawatami kupionymi w Londynie i w dziwnych butach z Mediolanu, tak? I uważają, że to jest ten kapitalizm. Proszę państwa, sprzedaż to jest dział sztuki. Kiedyś rozmawiałem z pewnym wysokim oficerem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polakiem, polskim oficerem, który powiedział do mnie: niech pan sobie nigdy nie da wmówić, że strategia jest nauką. To jest sztuka, proszę pana. I tylko naprawdę nieliczne osoby są w stanie to zrozumieć i stanąć na wysokości zadania, kiedy potrzeba tę sztukę realizować. Więc ja sobie to zapamiętałem, czasem to powtarzam, bo mam wrażenie, że już o tym państwu mówiłem. I myślę, że ze sprzedażą, która też łączy się ze strategią, jest identycznie. To jest sztuka. I najgorsze, co można zrobić, stawiając sobie za cel zwiększanie sprzedaży, modyfikowanie jej i urozmaicanie, to stwierdzić, że wszystko będzie już zawsze takie samo i usiąść na laurach. Wrócę do księgarzy na chwilę. Księgarze mieli taki pomysł kiedyś, żeby połączyć księgarnię z kawiarnią i tak dalej, zapraszać jakichś autorów i coś tam, i coś tam. Wzbogacać jakoś tę ofertę i tworzyć tak zwaną atmosferę. Ten pomysł był pozornie dobry, ale był dobry pozornie. Dlatego, że oni sami z siebie nie mieli siły, żeby wykreować tą atmosferę, no bo to są ludzie różni, tak? To są ludzie praktyki dnia codziennego. Nie wykreują takiej atmosfery, a autorzy, których zapraszali, raz byli interesujący, a raz byli mniej interesujący. A człowiek ma taką ofertę bogatą w mediach, że ściągnięcie go do księgarni w małym miasteczku jest niestety bardzo trudne. No oni nie mieli wielkiego wyboru, dlatego że mogli co najwyżej albo zrobić coś takiego, albo się podłączyć pod te akcje promocyjne, które były promowane w mediach, czyli pod propagandę. To też było zabójcze, dlatego że wtedy trafiali na rabaty hurtowników, brali książki z hurtowni, gdzie wszystko było na sztywno ustawione, oni zarabiali na tym jakieś grosze, tak? Więc tak naprawdę zostawały im podręczniki. To powodowało, że księgarnie po prostu zostały wyduszone, no, jak małe koty. Tak? Wyduszone. To jest oczywiście źle, bo ja bym był za tym, żeby jednak księgarnie były, żeby były hurtownie, żeby były rabaty nawet duże w hurtowniach, ale potem, żeby te książki szły gdzieś tam do ludzi, oczywiście, żeby były w internecie i coś tam. Ale proszę państwa, stoimy przed wyzwaniem. Albo ktoś to zmieni i to będą wydawcy i autorzy, albo zostanie tak, jak jest. Zobaczymy. No, może być jeszcze gorzej, tak? Ja się z tym nie liczę, no ale zawsze taką opcję warto brać pod uwagę, że może być jeszcze gorzej, tak? Twardoch zostanie ministrem kultury na przykład, prawda? Albo stworzy się specjalne ministerstwo literatury, tak? I Twardoch będzie ministrem, a Mróz wiceministrem. Tak może być. Różne rzeczy się na tym świecie zdarzają. No ale bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Proszę państwa, no cóż robić mając księgarnię, tak? No oprócz sprzedawania podręczników, kiedy jest konkurencja w sieci, kiedy hurtownia realizuje swoją sprzedaż w detalu, no można znaleźć ofertę, której nie ma w hurtowni. To jest chyba jedyna droga, a być może z niej wypływa jeszcze jakaś inna. Przepraszam, ale ciągle mi to coś lata. Jakaś muszka, owocówka i bardzo mnie to drażni, dlatego tak macham ręką. Można skonstruować inną ofertę. To jest jedyna droga.
Michał, którego tutaj goszczę, jest na tej drodze właśnie. To jest dobra droga, bo przychodzą ludzie po książki, których nie ma gdzie indziej. Ja zrobiłem podobną rzecz, bo wziąłem do swojego sklepu książkę wydaną przez Regionalne Stowarzyszenie z Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowskie za okupacji. To jest zbiór pamiętników. Szkoda, że go nie wziąłem tutaj. Powiem o tym w następnym spotkaniu, jak przyjadę w przyszłym tygodniu, wezmę to Tomaszowskie za okupacji, bo ono się bardzo dobrze sprzedawało i nagle siadło. A trzeba to koniecznie podkręcić, dlatego że to jest sprawa regionalna i to jest olbrzymia ilość wspomnień wojennych z południowej części Lubelszczyzny. Zebrana i przez miejscowego lekarza. Było w ogóle, taka była sytuacja, że było trzech lekarzy w Trójkącie Szczebrzeszyn, Tomaszów, Biłgoraj. Oni wszyscy zostawili wspomnienia. Najlepsze i najgrubsze są te szczebrzeszyńskie, doktora Klukowskiego, które zostaną wznowione w przyszłym roku, jak mi powiedziała pani z Tomaszowa, bo do Szczebrzeszyna się nie dodzwoniłem. Zostaną wznowione w przyszłym, ja już zamawiam. Zostaną wznowione w przyszłym roku. To jest fantastyczna zupełnie książka i losy tego pana Zygmunta Klukowskiego są niezwykłe. Proszę państwa, jest mnóstwo wydawnictw regionalnych, jest mnóstwo wydawnictw akademickich, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją ofertą, tak jak powiedziałem, ale przerwałem, a ta oferta jest coraz lepsza i coraz bardziej nastawiona na czytelnika. To jest niezwykłe. Państwo wiedzą, że są biografie Mikołaja Kopernika wydane przez Uniwersytet Toruński. Bardzo fajne. Mnóstwo rzeczy jest fantastycznych, które można wziąć do sklepu. Ale tak, wydawcy akademicy nie mają tego przymusu, dlatego że oni wydają książki, które są dotowane, więc oni je wstawiają na stronie własnego sklepu i czekają, aż ktoś się zlituje. Hurtownie nie robią nic, bo hurtownie żyją z tego, że mają duży magazyn. Mamy duży magazyn, może ktoś coś wrzuci. Tak? To na tej zasadzie. Żadnej aktywności ponad to tam niestety nie ma. No więc moja rola i rola osób mi podobnych, tutaj powinni wejść księgarze, jest no bardzo inspirująca, tak? Bo naprawdę można zrobić ofertę z książek akademickich i regionalnych i w ogóle nie pokazać w witrynie ani jednej książki lansowanej przez media i sprawdzić, co się stanie. Niestety księgarze nie mają tej odwagi, a poza tym no, są trochę niewolnikami hurtowni, dlatego że tam są jakieś umowy podpisane, trzeba to wszystko zerwać. Dlatego potrzebna jest odwaga, a nie 30 lat praktyki, bo ta praktyka się do niczego nie przydaje. Dlatego kiedyś powiedziałem, że to tak naprawdę nie są księgarze i nigdy nie byli to księgarze, bo księgarz to jest ktoś taki jak ja, tak? Kto ma sprzedaż detaliczną, promocję, jest wydawcą i być może też być autorem. Może też być autorem. Natomiast to nie byli księgarze, tylko kolporterzy. Kolporterzy na umowach, tak? Czyli całe ich życie zależało od kogoś innego. I ci ludzie biedni tego nie rozumieli, a kiedy zrozumieli, było już za późno. Czy te sytuacje zrozumieją hurtownicy? Nie sądzę, dlatego że oni z kolei żyją takim złudzeniem, mamy duży magazyn. Tak? I to są rzeczywiście olbrzymie magazyny. Oni mogą tam złożyć wszystko, co im się podoba po prostu. Mamy duży magazyn. Za lat parę okaże się, że w tym magazynie leżą cegły. Albo coś innego. Albo, że jest tam dyskoteka, albo restauracja na 1500 osób z szybkim jedzeniem, albo coś. Zobaczymy. Ja uważam, że kroczę dobrą drogą i podejmuję może nie wszystkie, ale większość decyzji jest właściwa. Tego się będę, proszę państwa, trzymał. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci i oby tak się stało. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.